Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam was na Open Boxa, Glossy Boxa. Tak, dzisiaj dociera do nas Glossy Box, ja swojego właśnie przed chwileczką dostałam, jest jeszcze zapakowany, więc teraz będziemy go przy was, nigdy nie będę za jednym zamachem, otwierać. Tym razem mamy już standardowo pudełko różowe, takie jak zawsze i zobaczymy co jest w środku. Nie mam bladego pojęcia, nic nie podglądałam, nic nie wiem, także nie daj się zatrzymać, ćwicz w sobie piękno, to na końcu zobaczę. Voucher 40 zł na dowolny zabieg kosmetyczny wyszczuplający lub trwałą depilację w Yasumi. Tutaj jest voucher też na 40, to się voucher mówi, voucher, ja nigdy nie wiem. Zakupy powyżej 200 zł na stronie www.lovemegreen.com. I to są jakieś organiczne kosmetyki. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Otwieramy. Pierwsze, co zobaczyłam, to takie śmieszne kolorowe gumki od Glossy Boxa na lato. Nigdy nie nosiłam takich gumek w takich kolorach neonowych. Może zacznę, zobaczymy. Która to jest karteczka? Podejrzewam, że ta. Chciałabym wam tutaj o wszystkim opowiedzieć od początku. Co my tu pierwsze mamy? Pierwsze jest intensywne serum nawilżające z Biolik albo Biolik. Jakoś tak to wygląda. Dzięki zawartości ekstraktu kawioru intensywnie stymuluje rewitalizację. Dobra, nie będę wam tego czytać, bo to bez sensu. Pełny produkt tutaj dostajemy. To jest 30 ml i on kosztuje 28 zł. Ja lubię sera. Chociaż ktoś mi ostatnio poprawił, że serum nie ma liczby mnogiej, więc lubię serum wszelkiego rodzaju, więc spoko. Co my tu mamy następne? RSS Dermo Rasul. To jest coś takiego i to jest dezodorant nawilżający, pełny produkt 15 zł za 75 ml. Bezalkoholowy, idealny do każdego rodzaju skóry. Mówiąc szczerze, tak jak wam mówiłam wielokrotnie, ja nie przepadam za kulkami, używam ich tylko po depilacji, ale no zobaczysz, to nawet pachnie jakoś. Może być, bez szału, jeżeli chodzi o ten produkt. Co my tu dalej mamy? Yasumi peeling do ciała Glamour. Topaz Glamour, sorry. Cukrowy peeling do ciała złuszczający. 45 zł za 220 gram. Tutaj mamy 50. On jest zalaminowany, więc nie będę go sprawdzać. No nie wiem, ten ich płyn micelarny nie za bardzo mi się sprawdził, więc generalnie, no nie wiem. Zobaczymy. Jakoś też jestem sceptycznie nastawiana. Co my tu dalej mamy? Charmin Rose. W ogóle całe jakieś takie są w tym czarnym, bo tym razem mamy czarne konfetti i całe jakieś takich pyłkach mam te produkty. Nawilżająca emulsja do stóp, tutaj z tej firmy Charmin Rose. Z ich peeling, ten kokosowy, mi się spodobał, pomimo że ten zapach był taki chemiczny, on trochę mi pachniał jak Raffaello, dlatego lubiłam go używać. Natomiast z produktami do stóp zawsze jestem na bakier, mówiąc szczerze. Ale ponieważ nie mam ich za dużo, więc spoko, przyda się. 40 zł za 100 ml, my tutaj mamy 50, więc tak jakby równowartość 20 zł. I ostatnia rzecz to jest organiczny krem do ciała z tej firmy właśnie Love Me Green. Tutaj jest pojemność nieduża, 30 ml, to jest taka próbeczka. Regularny, pełnowartościowy produkt, 200 ml za 129 zł jest. No ja za takimi rzeczami, mówiąc szczerze, nie przepadam i nie wiem. No mam mieszane uczucia z tego Glossy Boxa, jakoś tak powiem wam szczerze, że bez szału, sama pielęgnacja. Na pewno bardzo się cieszę z tego serum. Peeling może być. Natomiast, no dobra, ta emulsja do stóp jeszcze może się w końcu zmuszę, bo z tym to ja jestem na bakier. Ale ten krem do ciała organiczny niekoniecznie i ten dezodorant też nie. Najbardziej się cieszę z tego serum właśnie. No i te gumeczki, no ale to jest takie, wiecie, tego mogłoby też nie być.
No dobra, szybko poszło. Dajcie znać, co sądzicie o tym Glossy Boxie. Ja jakoś, szczerze mówiąc, nie jestem jakoś wybitnie zadowolona. Poprzedni był fenomenalny, więc może dlatego teraz ciężko będzie go przebić dla mnie. Poprzedni mi się bardzo podobał. Dajcie znać, jak wam się spodobało. Czekam na wasze komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!